A, witam Was w kolejnym odcinku serii Wujek Elvis gra w Singularity. Jesteśmy na półmetku zmagań w tą cudną gierkę. Ale jeszcze przed nami trochę jest Katiusza. Nie mogę dosięgnąć, pomóż mi! Skakuj mała. Więc kontynuujemy sobie dalej. Singularity. Poglądaliśmy walory Kati. Bardzo ta postać mi się udała, Ravenowi. Kogo ja mam powstrzymać? Tych Belzebubów francowatych? Strzelaj! O te kondony. Macie tu. Coś pięknego, jak ja kocham tą broń. Ty normalnie. Masz tu. Pięknie. O. Chłopak się roztopił, można powiedzieć. Fajna broń, po raz kolejny możemy nią strzelać. Och. Cudnie. Jak widzicie, można sterować kulami. Pięknie, czamburyn zaliczony. Niestety bardzo mało kul jest do tej broni i to nie jest broń podstawowa, nie możemy jej cały czas nosić. No to jest taki właśnie minus. No i? No i co mamy tu zrobić? Aha, poskładać sobie cały pociąg. Musimy wodzić za tym jasnym, za tym o, za tą jasną kulą, o właśnie, i wtedy dopiero uda nam się poskładać cały pociąg, jak widać. Musimy do nią celować. I pociąg mamy poskładany. Ja na początku nie wiedziałem, o co chodzi, ale po jakimś czasie się udało, więc połowa gry za nami, 50%, bardzo szybko to nawet minęło i zmieniamy lokalizację. Zdarzenia echo to wizje wydarzeń. No właśnie, i tu mamy nawet opisane niektóre triki w grze. Motherfucker. Aż nie chcę wiedzieć, co to jest. Walkiria. Kup. Autodziałko kup. Dobra. Pozbierajmy wszystko, co jest nam potrzebne. A, możemy tylko 6 pakietów medycznych nieść do dupy. Fuck. I celujemy. I celujemy w to dziadostwo, pod warunkiem, jeśli nas nie trafi.
Podobnie było w Wolfensteinie z 2009 roku, jak walczyliśmy z królową. Też musieliśmy trafić w te kokony. Widać, że to ta sama firma. No, cholera. Widać, że to ta sama firma jest odpowiedzialna za oba tytuły. Dobra. Spierdalaj mi stąd. Kurwa. Fuck! Pięknie! Pięknie zerwał czamburyna. Kurwa, jeszcze ma... To już trochę lekka przesada. Za dużo tego. No. Dobrze, pięknie. Pokaż ryjka. Jeszcze druga strona. No. Dobra, jedna będa mniej. A jeszcze nie. Cholera. Co się do cholery stało? O kurwa. A, ręka IJ. Francowate robole. Kurwa. Masz tu dziuba. A, ręko. Wstańże, dziadu. O, pięknie. Bieguśkiem. Bardzo ładne. Nasze UMC się przebudziło. I teraz musimy zrobić to samo. Kierować, o właśnie, za tą kulą. Kierować UMC. Tak tylko możemy zabić bossa. No właśnie. Fajna akcja. Fajna akcja, choć na początku nie każdy sobie radzi, nie każdy się może kapnąć, o co chodzi, ale właśnie taki tu jest pomysł zastosowany. Doktorze Barisow, odbył. Doktorze Barisow, proszę się zgłosić. Wydaje mi się, że sygnał nie może się przebić. Jesteśmy w podróży do... Według doktora Barisowa, bomba E-59 znajduje się na traktowcu o nazwie Terry. No bardzo. No, chcę się z naszego spotkania. Mimo, że było to jedno z najbardziej przerażających doświadczeń w moim życiu. Zdać ten traktowiec. Ja zaczekam tutaj i spróbuję skontaktować się z doktorem Barisowem. Pospiesz się. Demicze wkrótce się tu pojawi. Dobra, laska, spokojnie. No jak my się tu możemy dostać? Górą. Tam coś na pewno jest. Najpierw się tu porozglądamy, tu widziałem te robaki francowate, chrabąszy, czy co to było.
Tam też coś mamy. Tam coś mamy. Modyfikator. O, 3000, nie mamy tyle. Dobra. Ki z modyfikatorem. Jeszcze sobie poglądamy. Pasowałby mi się dostać tam do góry. Zaraz. Wiem. Będę potrzebował jakiegoś pudełka. Skąd ja wezmę pudełko? Sprawdźmy tu. Tu nic nie ma. O, tu mamy plan wyspy, Katurga 12. No właśnie, trafiliśmy. Notatka. Dawno notatek nie było. Jak widać, co przy manifest ładunkowy, co docierało do portu, a co nie, co odpływało. Aha. Dobra. Schemat UMC, bardzo ładnie. Naładowanie. Z każdego zabitego przeciwnika otrzymujesz energię UMC. Warto to wyposażenie kupić w modyfikatorze. Aha, tu mamy to pudło. Dobra. Od tego właśnie pudła żeśmy szukali. Tego pudła właśnie żeśmy szukali. A, ręko nie rób z siebie, kurwa, paralityka jakiegoś. Elvis, co ty robisz? Weź to. Postaw na przykład tu. Prawa fizyki mózgu. A właśnie, da się. Dobra. Pewnie spadnie. A się, to może tu. Eureka. Się chłopaki schowali. A tam mamy. A tu mamy technologię broni. Tam jeszcze mamy technologię, ale jak tam się dostać? No nie mam badego pojęcia.
Dobra. Robactwo mamy z głowy. Parisow się myli. Uwielbiam ten klimat. Aha, takie triki. No już wiem, po co to pudło tam zostawili, no po prostu będzie nam potrzebne. Ale mi coś znowu zaczyna przycinać, francowaty, kuźwa fraps. No, ręko. Może tak, no właśnie. Elvis, ty też tak myślisz, że ja pierdolę. Nie tą bronią. Dobra, pasowałoby mi jakiś checkpoint znaleźć i pożegnać się z wami. W dzisiejszym odcinku to byłoby wszystko. Tylko znajdziemy sobie jeszcze jakiś... Zbliża się śmigłowiec, uważaj! Znajdziemy sobie jakiś... checkpoint. A i właśnie jest. Więc zapraszam was na kolejny odcinek z serii Singularity. A będzie się działo. Będziemy szukać perły. Czym ci się? See ya.